Dzisiaj taki temat. Prosty system newsletterowy dla NGO. Powiem szczerze, że tak jak już zresztą Tomaszowi chwilkę temu mówiłem, bardzo się cieszę, że mogłem to szkolenie dla Was przygotować, bo wczoraj miałem taką potrzebę wysłać do 50 osób maila i miałem listy tych adresów w arkuszu google'owym i dzięki temu, że że przygotowałem szkolenie, wszystko sobie przemyślałem, przygotowałem instrukcję krok po kroku, to zajęło mi to dosłownie 5 minut a może i mniej, żeby po prostu taki mailing taki mailing wysłać. Więc jak już się to zrobi, to jest to bardzo proste. Ja wam pokażę dzisiaj krok po kroku, jak to wszystko działa, jak to wszystko uruchomić. Jeśli będziecie mieć pytania, to ja sobie pozwolę te wszyscy, na te pytania wszystkie odpowiedzieć na samym końcu. Dodatkowo ten dokument, który, który tutaj widzicie, ja ten dokument Wam udostępnię, więc będziecie mogli sobie do niego zajrzeć, komentować, pobrać sobie wszystkie informacje, linki tutaj są wszystkie do, do wszystkich materiałów, do wszystkich źródeł. I teraz tak, zaczynajmy, zacznijmy od tego. Co potrzebujemy, zanim w ogóle zaczniemy sobie taki mechanizm newsletterowy przygotowywać? Konto Gmail albo Gmail Google Workspace dla non-profit. My na przykład w Fundacji Fannie korzystamy już od 5 lat, chyba, właśnie z Google Workspace dla non-profit. Tutaj, pod, w tym miejscu, tutaj jest link do TechSoup. W TechSoup, tam możecie się dowiedzieć, jak takie, taką, takie właśnie aplikacje google'owe dla organizacji, na Waszej organizacji zdobyć. Skrypt, który robi całą magię, czyli ten, który powoduje, że możemy właśnie robić taką wysyłkę newsletterową, oraz trochę czasu i chęci na konfigurację i, tak na dobrą sprawę, zabawę, bo może to być niezła zabawa. Dlatego, że to nie tylko to jest nie tylko narzędzie do tego, żeby wysyłać newslettery. Ale jeśli macie, nie wiem, wolontariuszy, z którymi chcecie się regularnie komunikować, macie grupę wolontariuszy i tych osób jest, nie wiem, 20-30, chcecie wysłać jakąś szybką wiadomość do wszystkich, to tak samo macie bazę po prostu w arkuszu i na bazie tego, tego jednego dokumentu, tak na dobrą sprawę, możecie przeprowadzać wysyłki mailowe. Jakie są zalety i jakie są wady tego rozwiązania? Nie ma rozwiązań idealnych. Wszędzie są jakieś zalety i są jakieś wady. No pierwsza zaleta, że są ono kompletnie bezpłatne. Druga rzecz jest proste. Oczywiście pierwszy raz zawsze jest trudniejszy, ale to jest tak jakby ze wszystkim, co robimy w życiu, tak jest, że zawsze ten pierwszy raz jest trudniejszy, a później już drugi, trzeci jest łatwiejszy, a po, po, po kolejnym już będziecie mogli sami szkolić innych, jak się to robi. Jest to łatwe w obsłudze, dlatego że korzysta się z narzędzi, których pewnie korzystacie na co dzień. Tak? Czyli dokumenty, arkusze, takie rzeczy, z którymi, z którymi na co dzień można powiedzieć, że obcujecie. No, pewnie formularze są chyba najrzadziej wykorzystywane, ale ja Wam pokażę, jak z takich formularzy również korzystać. Kolejną zaletą jest bardzo dobra dostarczalność. To jest taka rzecz, którą niewiele osób zwraca uwagę na to, że co z tego, że wysyłamy newsletter, jak często jest tak, że on nie dociera do odbiorców, dlatego że na przykład e, serwer, z którego wysyłacie, jest poza granicami Polski. W związku z tym odbiorcy w Polsce i serwery w Polsce, obniżają, e, obniżają ocenę takiego maila, który przychodzi z serwera, który jest poza Polską i to może spowodować, że taki mail zostanie zakwalifikowany jako spam i w ogóle nie dotrze do Waszego odbiorcy. Także dostarczalność jest bardzo ważną kwestią. Druga rzecz, że w Polsce jest kilka takich serwisów, między innymi Grupa Wirtualna Polska ma takie specjalne obostrzenia związane z tym, że z dostarczaniem maili na w sumie bezpłatne skrzynki mailowe, a Wirtualna Polska jest jeśli dobrze kojarzę, oczywiście to zależy od tego, kogo macie w bazie, ale bardzo dużo, bardzo duży procent skrzynek mailowych w Polsce, to jest między innymi właśnie grupa wirtualna Polska, czyli między innymi również O2.pl czy, czy Tlen.pl, i to też ma wpływ na i, i ta dostarczalność jest słabsza, jeśli na przykład korzystamy z usług serwisu, który. Na przykład, nie ma umów z grupą wirtualna Polska na dostarczanie właśnie wiadomości. Czyli ta dostarczalność dzięki temu, że no, serwery Google trudno zignorować jako takiego globalnego operatora, to ta dostarczalność jest bardzo dobra. Żeby nie było tak różowo, to teraz trochę o wadach tego rozwiązania. Nie macie takich statystyk otwarć, czyli nie będziecie wiedzieć. Na ile, ile osób otworzyło danego, da, danego maila? Można zrobić w prosty sposób kliknięć, monitorowanie kliknięć, czyli jeśli macie jakieś linki w tym mailu, to możecie po prostu zrobić linka, który będzie miał odpowiednie parametry i zobaczycie później w Google Analytics. Jeśli z niego korzystacie, możecie zobaczyć po prostu i monitorować, kto kliknął, jakie linki zostały, zostały kliknięte. Druga wada, moim zdaniem w pewnym momencie najpoważniejsza, czyli limity wysyłkowe dla kont bezpłatnych to jest 500 wiadomości w ciągu 24 godzin. A dla tych kont w ramach Google Workspace to jest 2000 wiadomości w ciągu 24 godzin. Jak działają te limity? Te limity działają w taki sposób, że przede wszystkim Google Gmail ma ograniczenie. Że jedną wiadomość można wysłać do maksymalnie 100 odbiorców, i ten limit jest liczony w taki sposób, że jeśli na przykład wyślecie jedną wiadomość do 100, 100 odbiorców, wyślecie 5 wiadomości do 100 odbiorców, to macie wykorzystany limit. Czyli to jest łącznie, do 5, tak na dobrą sprawę, ten limit trzeba traktować jako 500, 500 e-maili, 500 adresów e-mail, do których można w ciągu dnia wysłać wiadomość. Można to w bardzo prosty sposób obejść, po prostu zakładając drugie konto na Gmailu, i w, tym, w, ten, sam, w ten sposób od razu mamy ten limit powiększony razy dwa do, do tysiąca. Można i, I cały czas można korzystać z tej samej bazy. Tak? Czyli macie jeden arkusz, a dwa konta mailowe, z których robicie wysyłki. Inne rozwiązanie jest takie, że po prostu można. Część adresów wysyłać kolejnego, kolejnego dnia. Co jest ważne i na co Tomasz mi też zwrócił uwagę, że ponieważ de facto wysyłacie z Waszego konta mailowego te wiadomości, to od wysyłka tego, takiego newslettera czy takiej, takiej wiadomości, takich wiadomości, Obniża też, jak gdyby, te, to, co wy, to, co wy sami możecie wysłać indywidualnie, tak? Czyli jak ja tutaj się przełączę na to moje konto testowe i wyślę jakieś, nie wiem, 450 wiadomości, to tego samego dnia mogę wysłać jeszcze ja, jako ja, osobiście korzystając z tego konta mailowego, tylko jeszcze 50 wiadomości. Także ten, ten limit, o którym tutaj tutaj mowa, dotyczy. Wszystkiego, co jest wysyłane z danego konta Gmail. Rozwiązaniem tej sytuacji może być to, że założycie jakiś osobny adres E-mail tylko i wyłącznie pod kątem obsługi, właśnie newslettera. No i taka trzecia wada, która, która rzuciła mi się w oczy, że nie można zaplanować wysyłki na później. Tak? Czyli w momencie, gdy chcecie coś wysłać i klikniecie, wyślij, no to to wysyła się teraz. To w systemach newsletterowych. Możecie sobie taką wysyłkę zaplanować i określić, że ona się wyśle, nie wiem, za godzinę, dwie godziny albo za nawet, nawet kilka dni. Tutaj takiego, takiej możliwości nie ma, czyli w momencie, gdy siadacie, wysyłacie, to od razu to jest wysyłane do odbiorców. Jakie są elementy tego całego, tego całego systemu, rozwiązania może, bo system to, brzmi, to, to za dużo powiedziane, ale tego rozwiązania? Formularz Google który tak na dobrą sprawę odpowiada za zapis, za zapis na newsletter, arkusz, w którym trzymane są baza adresów oraz gdzie dodajemy ten skrypt do wysyłki, gdzie możemy też wejść w ustawienia tego skryptu do wysyłki, Gmail, który odpowiada za wysyłkę wiadomości oraz redagowanie tych wiadomości, ja później powiem szczegóły, oraz dokument Google, w którym tworzymy treść roboczą. Można oczywiście ten ostatni element, dokument Google, pominąć, i tą wiadomość stworzyć po prostu w Gmailu, ale um, tworzenie treści w dokumencie ma dwie zasadnicze zalety. Pierwsza zaleta jest taka, że jeśli chcecie dać komuś do przeczytania daną, dany newsletter, zanim go wyślecie, tak, czyli żeby ktoś przeczytał, czy wszystko jest ok, zrobił jakieś poprawki i tak dalej, to to ułatwia po prostu pracę, bo łatwiej komuś udostępnić dokument Googleowy niż Wysłać maila i żeby on na przykład odesłał tą wersję poprawioną. W dokumencie Google'owym możecie widzieć też, jakie ktoś zmiany wprowadził. A druga rzecz jest taka, techni taka techniczna, że jeśli redagujecie wiadomość w Gmailu, możecie tam wstawić obrazek w treści, ale nie możecie tego obrazka podlinkować. A z kolei w dokumentach Google możecie taki obrazek podlinkować. I później taką treść po prostu całą gotową skopiować, wkleić do Gmaila i ten obrazek będzie po prostu podlinkowany. Okej. Okay, to myślę, że czas zacząć. Ja zobaczę tylko, czy. A, opcja za i wysłanie nie działa. Tak, ta opcja, ta opcja nie działa. Jak. To działa z Gmailem. Yy... zaraz chwilę Wam pokażę to w szczegółach, ale zacznijmy od tego, że przedstawię Wam jakby komplet trzech kroków. Mamy trzy kroki, z czego pierwsze dwa robi się tylko i wyłącznie raz. Czyli przygotowanie tego mechanizmu, te pier krok pierwszy i krok drugi robicie tylko i wyłącznie raz, a później krok trzeci to de facto jest taka, taki opis tego, jak taką kolejną, kolejną wysyłkę, wysyłkę robić? I teraz już zaczniemy od pierwszego kroku, czyli tworzymy formularz zapisu, czyli chcemy mieć miejsce na stronie internetowej, czy chociażby, nie wiem, linka, czy na przykład na Facebooku, chcecie gdzieś wstawić linka do formularza, gdzie ktoś po prostu zostawi swój adres mailowy. Żeby, żeby otrzymywać newsletter od Waszej organizacji. Ok. Ja tą całą prezentację robię celowo na takim koncie testowym, koncie bezpłatnym Gmailowym, tak, czyli możecie korzystać z bezpłatnego Gmaila, żeby ten cały mechanizm uruchomić. Wejdziemy sobie na dysk Googlowy, i zaczniemy od razu od utworzenia formularza Google. W tym formularzu tak na dobrą sprawę będziemy potrzebować. W zasadzie tutaj tylko jedną, dwie rzeczy. Dwie rzeczy są obowiązkowe, resztę możecie sobie dostosować. Newsletter zrobimy w Fundacji Fanimani. Zrobimy sobie nazwę tego newslettera. I pytanie. Ja jako dodatek daję adres przepraszam imię. Albo zrobimy podaj imię, twoje imię, ok. I tutaj jako twoje imię to będzie krótka odpowiedź. Zaznaczamy, że to pole jest wymagane. Dodajemy drugie pole, adres e-mail. I adres e-mail to jest też krótka odpowiedź. Tutaj oprócz opcji tego, że jest pole wymagane, to damy jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest coś takiego jak weryfikacja odpowiedzi. I chcemy zweryfikować, czy ten tekst jest adresem e-mail. Czyli jeśli ktoś wpisze coś, co nie będzie adresem e-mail, to dostanie informację o błędzie. Tutaj możemy wpisać swój własny komunikat błędu, ale my tego komunikatu błędu e, zostawimy, ten domyślny komunikat błędu. Oraz oczywiście rzecz, której, bez której się nie odbędzie, czyli zgoda. E, zgoda RODO. Ja sobie taki dokument zgody, treść zgody przygotowałem. Tą treść też znajdziecie w tym jednym dokumencie, w którym, którym jest wszystko. Wpisujemy to jako taką opcję do zaznaczenia, i to jest też wymagane. I to jest, tak na dobrą sprawę, najprostszy formularz zapisu na newsletter. Możemy kliknąć sobie tutaj podgląd, zobaczyć, jak on wygląda, i mamy zgodę. Tak na dobrą sprawę, wszystkie te pola są wymagane w tym momencie. Tak, jeśli nie, zaznaczę zgody, to też nie będę mógł przejść dalej. Co jest ważne? Tutaj jest takie ważne jedno ustawienie. Formularze domyślnie są dostępne tylko i wyłącznie dla tych osób, których, które, którym to udostępnimy. Teraz musimy tutaj zobaczyć. Testów nie chcemy, prezentacja, zapisywania adresów e-mail nie chcemy, a nie, to powinno być bez problemu. Możemy sobie to sprawdzić. Po prostu kopiujemy sobie tego linka, otwieramy sobie to w oknie incognito i sprawdzamy, czy możemy w oknie incognito ten formularz wypełnić. To jest bardzo ważne, bo później może się też okazać, w momencie, gdy pracujecie na Google Apps czy Google Workspace, czyli macie dla Waszej organizacji przypięte, to domyślnie każdy stworzony formularz jest dostępny tylko w ramach organizacji. Tam się pojawia takie dodatkowe ustawienie, gdzie trzeba to wyłączyć, aby osoba z zewnątrz, czyli niezalogowana w żaden sposób, mogła mieć dostęp do tego, do tego formularza. Tutaj jeszcze możecie w tym formularzu sobie oczywiście dostosować kolorystykę, wygląd, dodać sobie jakiś obrazek w tle. Czy wybrać, to już jest jak tobie wasza, wasza decyzja, jak to będzie wyglądać. I teraz, tak na dobrą sprawę, formularz mamy. Po kliknięciu wyszli, możemy sobie pobrać na przykład takiego krótkiego linka. Możemy skrócić link, i to jest nasz formularz zapisu. Ja nawet ten formularz zapisu mogę teraz wrzucić tutaj Wam na czacie, żebyście sobie podejrzeli ten, ten formularz. Uprzedzam tylko, że jeśli zostawicie tam swój adres e-mail, to za chwilę te adresy e-mail pojawią się również na ekranie. E, dlatego e, prosiłbym o rozwagę. Gdyby mieliście świadomość tego, że, że ten adres e-mail za chwilę pojawi się na ekranie, a webinar jest nagrywany, więc będzie on, że tak powiem, publicznie dostępny. To ja już wyrażę zgodę i będę tym pierwszym, który się zapisał do naszego newslettera. Okej, okay. twoja odpowiedź została zapisana. Super, zostałem zapisany na newsletter. I automatycznie tutaj widzicie, pojawiło się coś takiego jak odpowiedzi. Czyli mamy już formularz, mamy odpowiedzi, i widzę, że tutaj mamy już zapisane dwa adresy. Przechodzimy do kolejnego kroku, czyli z naszego formularza tworzymy arkusz, w którym będziemy zbierać naszą bazę, bazę mailingową. Na ekranie odpowiedzi klikamy sobie tą ikonkę arkusza. Utwórz arkusz. Możemy sobie go nazwać po prostu newsletter Fanimani. I klikamy utwórz. I mamy już nasz arkusz, nas, naszą bazę, w której będą się po prostu zbierać adresy e-mail. I te adresy będziemy wykorzystywać właśnie do wysyłki. Co jest fajne w tym rozwiązaniu, można wykorzystać również. Imiona, można również dodawać inne rzeczy. Czyli, jeśli chcecie na przykład wysłać podsumowanie wsparcia, tak, czyli dodać, można dodać sobie kolumnę darowizna i na przykład Marek dodał 100 zł darowizny, Agata 1000, Fundacja Kuźnia Talentów 2000 darowizny. Możecie te dane później wykorzystać w treści. Ja Wam to również pokażę, w jaki sposób coś takiego spersonalizować. Czyli każda osoba dostanie spersonalizowaną informację. Możecie używać imion, które tutaj zostały właśnie wpisane. Możecie dodawać do tego arkusza dowolne informacje i później wykorzystywać je również w newsletterze. Potrzebna nam będzie jeszcze jedna kolumna, która jest używana do odnotowania informacji. Czy dana wiadomość została, czy do danego adresu została wiadomość wysłana, czy nie została wysłana. Ja sobie tą kolumnę wstawię tutaj, bo ta kolumna zgoda tak na dobrą sprawie mnie nie interesuje. Ja sobie tutaj nazwę to wysłano. Czyli mamy kolumnę wysłano i mamy kolumnę adres e-mail. Ja te dwie kolumny zaznaczę, dlatego że one będą nam potrzebne do edytowania skryptu. Wrócę sobie tylko do nowej instrukcji, czy o wszystkim po kolei powiedziałem. O tym powiedziałem. Tworzymy od, z formularza, tworzymy arkusz Google, dodajemy kolumnę wysłano oraz kolumny do personalizacji. I teraz sobie klikamy w skrypt. Ten skrypt to jest plik tekstowy. To jest etap, na, który, na którym zostajecie takimi troszeczkę programistami. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko działa. Ja sobie przede wszystkim e, mogę to otworzyć, chyba w dokumentach Google. Ten skrypt po prostu e, kopiujemy tak, jak jest. Nic w nim tutaj w tym miejscu nie zmieniamy. E, I tutaj jest copyright Martin Hawksy, Hox, e, dlatego że ja skorzystałem po prostu z tego, co, co ktoś zrobił, dostosowałem to do naszych. Do naszych potrzeb. Skrypt mam skopiowany. Wracam do naszego orkusza i naszej bazy, i tutaj wchodzimy w narzędzia i edytor skryptów. Otwiera nam się tutaj nowe okno. Nowe okno, gdzie możemy wpisać nasze nowe funkcje, zaprogramować dowolne rzeczy, ale to nas na razie nie interesuje. Usuwamy to, co, to, co tutaj jest, i wklejamy to, co skopiowaliśmy z tego dokumentu. E i teraz tak na dobrą sprawę mamy do wypełnienia cztery rzeczy, do uzupełnienia takie ogólne ustawienia newslettera. Pierwsza rzecz to nazwa nadawcy. Fundacja Money, nazwa nadawcy. Jak wysyłacie z tego konta google'owego jakąś wiadomość, to oczywiście ktoś może dostawać waszą standardową nazwę nadawcy, a możecie to nazwę nadawcy w jakiś sposób zmodyfikować. Na przykład, jeśli chcielibyście wysłać newsletter z, związany z jakąś okazją, albo zmienić po prostu nazwę nadawcy po to, żeby zaciekawić odbiorców, dodać coś nowego, na przykład fundacja Fani Mani ma, ile to już będzie lat? 7 lat. I wtedy, w tym momencie ten nadawca pojawi się, będzie, będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nadawca oraz temat to są dwie kluczowe rzeczy, które mają wpływ na otwieralność wiadomości. Dlatego warto o tym pomyśleć, że czasami zmienić tego nadawcę i y, wysłać być może jako ktoś inny, być może wysłać z konta y, y, fundacji, ale na przykład z imieniem i nazwiskiem prezesa czy jakiegoś przedstawiciela organizacji. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić i ustawić, odpowiedź do, czyli jeśli ktoś otrzyma tą wiadomość i kliknie domyślnie odpowiedz, to nie odpowie na ten adres e-mail, który na przykład jest na Gmailu. Ja mam tutaj adres e-mail funnyman.mcc.mopa.gmail.com, ale jeśli ustawię właśnie tą odpowiedź do info@fanimani.pl i ktoś kliknie odpowiedź, to ta wiadomość nie wróci na tą, na, tą, na tą skrzynkę, z której została wysłana, tylko po prostu zostanie wysłana właśnie na ten adres, który tutaj podajemy. I dwa kolejne ustawienia to tak na dobrą sprawę. Nazwa kolumny w arkuszu z adresami e-mail, czyli to jest dokładnie ta nazwa, którą mamy tutaj. Ja na wszelki wypadek ją jeszcze skopiuję i wkleję tutaj w tym miejscu. Oraz nazwa kolumny w arkuszu, w której zostanie odnotowana data wysłania. Ja to nazwałem wysłano. Na wszelki wypadek skopiuję, bo ważne jest, aby tutaj było to tak dokładnie tak samo, jak jest zapisane w, w arkuszu, czyli nie może być tutaj też. Dodatkowych spacji, czy jakichkolwiek innych znaków, oraz zapis musi być dokładnie taki sam, czyli jeśli pierwsza litera jest duża, pozostałe są małe, to dokładnie tak samo musi być tutaj. Co jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, aby te treści, te ustawienia, które robicie, były w cudzysłowie, czyli zaczynało się od cudzysłowia, kończyło się na cudzysłowie, oraz pojawił się średnik. Jeśli zrobicie błąd i zapomnicie o takim cudzysłowie, i klikniecie Zapisz projekt, to na szczęście zobaczycie informację o tym, że jest, pojawił się jakiś błąd, i wiersz 25, pojawia się informacja, że w wierszu 25 coś jest nie tak. Tutaj widzicie, pojawiło się takie podkreślenie, które nam sugeruje, że coś jest nie tak. Wrócimy do tego cudzysłowia. Jak już mamy te wszystkie ustawienia, klikamy Zapisz. I jeśli nie mamy komunikatu błędu, to tak na dobrą sprawę. Wszystko jest ok. I teraz operacja, którą robimy, klikamy um, Uruchom i to klikamy tylko i wyłącznie jednorazowo. Tak na dobrą sprawę, po to, żeby nadać uprawnienia. Czyli ten skrypt, który stworzyliśmy, on potrzebuje uprawnienia do naszego konta Gmail, uprawnienia do przeprowadzenia takich wysyłek. To chwilę trwa, i mamy tutaj wymaganą autoryzację, przejrzyj uprawnienia. Tu oczywiście będą pojawiały się komunikaty, że ten skrypt nie pochodzi od Google, więc może być niebezpieczny. Ja mam, widzę podwójną autoryzację, więc muszę teraz jeszcze potwierdzić SMS-em, że to jest konto. Wpisuję tylko kod, który dostałem SMS-em. 3 w tej kolejności. OK. Tą operację robię raz. Tak, to jest aplikacja niezweryfikowana. Nie, nie ona nie pochodzi od Google, więc pojawia się taki właśnie komunikat. Tam bardzo szybko przeskoczyłem, po prostu wybieramy tą drugą opcję, która się tam pojawia. No i tutaj oczywiście e, pozwoli to aplikacji projekt bez nazwy, no bo nie nadałem mu nazwy. No właśnie, e, taką dobrą sprawę, dostęp do Gmaila i wysyłanie wiadomości. Klikamy zezwól. I nasz skrypt do wysyłki jest już gotowy. Tak na dobrą sprawę nic więcej tutaj z tym skryptem nie musimy robić. Możemy już testować wysyłanie. Ja tylko się upewnię, że o wszystkim powiedziałem. Zapisz, uruchom i nadaj uprawnienia. Dokładnie tak, o wszystkim powiedziałem. Możemy, tak na dobrą sprawę, ten skrypt już zamknąć. Ten newsletter wysłany, to możemy pozamykać i wrócić sobie do naszego arkusza. W naszym arkuszu, jak widzicie, pojawiła się nowa opcja tutaj Newsletter na samym końcu. Klikamy sobie Newsletter i Wyślij wiadomości. I jak to teraz działa? Tutaj tak na dobrą sprawę wklejamy treść, tytuł, temat wiadomości roboczej, którą możemy sobie stworzyć w naszym Gmailu. Czyli tworzymy teraz nasz newsletter, nie wpisujemy żadnych adresatów. Wpisujemy testowa wiadomość 1. Wpisujemy treść i, i nie robimy nic więcej. Nie wysyłamy tej wiadomości. Kopiujemy sobie temat tej wiadomości, wklejamy ten temat tutaj i klikamy OK. Osoby, które się zapisały, mogą spodziewać się, że dostaną za chwilę wiadomość. Jak zauważyliście, to się działo bardzo szybko, bo są tylko trzy adresy. W kolumnie wysłano pojawiła się data. Jak sobie najejdziecie, to widać też, że to jest dokładna godzina, i co do sekundy, że o godzinie 12.30-34 wiadomość została wysłana. I te wiadomości zostały wysłane. Ja mogę je teraz nawet zobaczyć na mojej skrzynce. To się tutaj nie odświeża po chwili. I jak widzicie, wiadomość testowa, cześć, została wysłana bezpośrednio. Z mojego konta, czyli tak, na dobrą sprawę, jak ja bym wpisał tutaj po kolei każdego adresata i wysłał tą wiadomość. To jest jak gdyby najprostsze rozwiązanie. Czyli jeśli chcecie wysłać bardzo prostą wiadomość, nie potrzebujecie jakichś skomplikowanych yy, dodania, na przykład, nie wiem, grafik, yy, jakiegoś yy, zaawansowanego formatowania, to w ten sposób możecie korzystać z tego mechanizmu. Po prostu wchodzicie do swojego maila, tworzycie wiadomość, Treść całej wiadomości, taką, jakbyście, przepraszam, jakbyście chcieli stworzyć. gdzieś to uciekło. OK. Taką, jak chcecie stworzyć wiadomość, możecie dodać tutaj emotikonki, jakie, jakie, jakie chcecie tutaj. Ten skrypt jest też przygotowany, bo on domyślnie ich nie obsługuje, ale skrypt jest przygotowany do obsługi właśnie emotikonek. Możecie sobie dowolną treść tutaj stawić. I w ten sposób zrobić wysyłkę. I teraz ja już jedną wysyłkę zrobiłem, i co jest istotne, że ten skrypt działa w ten sposób, że jeśli w kolumnie wysłano, tej, tutaj, coś jest obok danego adresu, to on nie będzie przeprowadzał wysyłki. Czyli jeśli chcemy zrobić kolejną wysyłkę do tych adresów, to musimy usunąć po prostu treść. Z tego, z kolumni wysłano. Jeśli chcemy jakiś adres pominąć w danej wysyłce, to wystarczy, że cokolwiek wstawimy do danej kolumny, x albo cokolwiek innego, i dany adres po prostu z danej wysyłki zostanie wykluczony. Oczywiście, jeśli ktoś na przykład napisze do Was o tym, że chce zrezygnować, usuwacie dany wiersz i ta osoba już nie będzie otrzymać, otrzymywać od Was newslettera. Teraz Wam pokażę, Zajrzę może, czy są w tej chwili jakieś takie pytania, co w przypadku gdy adresów jest więcej niż te 500. Gdy adresów jest więcej niż te 500, no to jedno z rozwiązań jest takie, że zakładacie po prostu kolejne konto mailowe, na przykład, nie wiem, fanimanimcc MCC 2 albo cokolwiek innego. I udostępniacie ten arkusz do właśnie tego. Nowego konta, konta i możecie po prostu taką wysyłkę po prostu podzielić. Jak się objawi to, że, że jest za dużo adresów, po prostu otrzymacie komunikat w Waszym Gmailu. Otrzymacie komunikat, że limit wysyłek został przekroczony i nie możecie, nie możecie wysyłać więcej wiadomości przez 24 godziny. Maksymalnie 24 godziny, dlatego że ten, ten czas tej blokady jest różny w zależności od tego, w którym momencie dnia taką, taką wysyłkę przeprowadzicie. I to jest takie najprostsze, najprostsze rozwiązanie. Możecie wtedy, jeśli na przykład macie tutaj więcej adresów, to możecie albo na przykład część adresów, po prostu założyć sobie nowy arkusz, nazwać go na przykład część druga, i skopiować sobie po prostu adresy od, nie wiem, wiersza 501, skopiować sobie je tutaj do tego arkusza obok. Załóżmy, że to byłby ten adres 501, to ja go po prostu usuwam stąd. klejam go sobie po prostu tutaj. Aha, nie mogę, nie mo nie mogę wyciąć, bo chciałem wyciąć ale mogę skopiować, to ja po prostu je skopiuję. Zostawiam je sobie po prostu obok, w arkuszu obok, a na czas wysyłki e, tylko dla tych adresów, które e, dla tych 500 adresów usuwam, e, usuwam cokolwiek z tutaj wysłano, żeby, one, robię, żeby ona była pusta, i tylko do tych 500 się wyślę. Po tej wysyłce, którą zrobimy, wpadnie tutaj data, a potem dla pozostałych adresów, na przykład na następny dzień usuwam tego x z pozostałych adresów i jeszcze raz robię taką wysyłkę. Czy przepraszam, robię tą wysyłkę po prostu z drugiego konta. Drugie rozwiązanie jest takie, że możemy to po prostu zrobić to, drugą wysyłkę na następny dzień. Bardzo dobre pytanie, Agata. Czy, czy na każdy newsletter trzeba mieć oddzielną kolumnę na datę wysłania? Nie. Ta data wysłania, data wysłania jest jedna. Jeśli chcielibyście odnotować po prostu taką informację gdzieś sobie e, e, o wysłanych newsletterach, to ja po prostu polecam, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, e, dodać arkusz do tego, e, do tego arkusza całego, który macie, na przykład newslettery. I po prostu wpisać sobie tutaj data wysłania, na przykład temat, ilość odbiorców, tak, czyli możecie sobie odnotować to, ilu osób danego dnia zostało wysłane, i po prostu sobie odnotować, że na przykład w tym i w tym dniu wysłaliście wiadomość o taki, z takim i takim tematem. Możecie sobie też tutaj nadawcę, czyli tą nazwę nadawcy, jeśli będziecie ją modyfikować, czyli tutaj byłaby taka wasza lista wysyłanych newsletterów. Ale co do zasady, jak gdyby ta kolumna wysłano, jest po prostu jedna. Jak wysyłacie kolejny newsletter, to po prostu usuwacie wszystko z kolumny wysłano, po to, aby te wiadomości zostały ponownie wysłane. Czy przy większej liczbie adresatów tworzy się kilka arkuszy? Nie. Bazujemy na jednym arkuszu, dlatego że pamiętajmy o tym, że ten arkusz jest połączony z naszym formularzem, tak? On jest połączony z naszym formularzem. Czyli wszystko, co zostanie wypełnione przez ten formularz, trafi tutaj do tego jednego miejsca. Dlatego, jakby nie tworzymy kolejnego, kolejnego dokumentu, wszystko pracuje na tym jednym dokumencie, w tym właśnie, zresztą on, on widzę, jest tutaj oznaczony tak na fioletowo odpowiedzi na, na pytania formularza. Czyli ten, ten pierwszy arkusz jest takim arkuszem specjalnym, w którym lądują właśnie. Adresy wpisane, wpisane właśnie tutaj. Link do tego formularza możecie na przykład dać na, na waszej stronie internetowej, i w tym momencie każdy, kto wejdzie na stronę, będzie widział, że może kliknąć sobie, zapisać się do, do waszego formularza i ten adres wyląduje tutaj. Co do zasady, bazujemy po prostu na jednym. Jednym arkuszu. Załącza się nasz podpis w mailu. Może jeśli macie skonfigurowany jakiś podpis w, w mailu, to on oczywiście się automatycznie załączy. E, także to, 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 co tutaj wpiszecie, jest jak gdyby dla was dowolne. Tworzycie wiadomość tak, jakbyście normalnie pisali wiadomość, wiadomość mailową. Czyli przy skrypcie z dokumentów Google, tego pierwszego, trudniejszego rodzaju, data wysłania się nie zapisuje. Nie do końca rozumiem pytanie, Agata, jeśli możesz, jeśli możesz doprecyzować. A ja w międzyczasie pokażę Wam kolejny krok, czyli jak stworzyć tą treść i tak naprawdę sprawę też trochę, co powinno być w tej treści, jeśli chcemy mieć trochę bardziej zaawansowaną wiadomość. Ja sobie taką wiadomość testową już przygotowałem. I to jest moja wiadomość testowa, w której wstawiłem sobie grafikę. Czy wstawiłem linka do tej grafiki? Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, wstawiłem linka do akademiafanimani.pl. Tej grafiki. Wpisałem sobie: Cześć, i tutaj właśnie ten fragment, imię. Tak jak, wam, tak jak Wam mówiłem, możecie dodawać dowolne rzeczy do tego arkusza, dodawać sobie kolejne kolumny z różnymi, z różnymi informacjami. A później w treści wykorzystać, korzystając z takiego prostego zabiegu, jak podwójna klamra. Czyli dajemy dwa razy taką klamrę, wpisujemy, wstawiamy tutaj nazwę kolumny, w której mamy jakieś dane. My mamy kolumnę, przepraszam, mamy tutaj kolumnę darowizna. Skopiujemy sobie tą nazwę i wkleimy sobie tutaj treść. I dajemy dwa razy taki nawias zamykający z tyłu. I to nam spowoduje, że w tym miejscu zamiast darowizna zostanie wrzucona dana, która znajduje się obok danego adresu e-mail. To ja tutaj zapiszę. Dziękujemy za Twoją darowiznę. I dodamy zyły na końcu. To jeszcze może dodajmy emotikonki. Właśnie. Bardzo, bardzo e, ważna rzecz, jeśli chodzi o emotikonki. Nie wiem do końca jak to działa na Windowsie. Ja tutaj mam taką opcję, że mogę zrobić sobie pokaż emoji i symbole, ale nie wiem dlaczego w przeglądarce Chrome nie działa to w samym dokumencie. Jeśli kliknę sobie do góry tutaj w pasek adresu przeglądarki i zrobię sobie pokaż emoji i symbole, no to pojawia mi się cała lista i mogę sobie wybierać tutaj w czym, w czym chcę. Ja sobie kliknę sobie tą ikonkę. I ja robię tak, że po prostu kopiuję tą ikonkę z paska adresu i wklejam ją po prostu tutaj. Robię po prostu kopiuj, wklej. Nie wiem dlaczego, ale taki znalazłem sobie po prostu sposób na to, żeby to obejść. Podejrzewam, że na Windowsie działa to dosyć, dosyć podobnie. I tak, jak widzicie, tutaj w treści mogę zrobić sobie wszystko. Ja tu widzę, że tutaj ta wielkość tego tekstu jest chyba trochę mniejsza. Tutaj mam 12, tu mam 11, to faktycznie sobie. Zrobimy wszędzie 12, żeby to nam ładnie wyglądało. Możemy sobie tutaj zrobić tak, że tą kwotę na przykład pogrubimy, możemy sobie zrobić dowolne rzeczy. Też taka, taka rzecz, której chyba nie zrobicie w treści wiadomości, czyli na przykład właśnie zaznaczenie, zaznaczenie na żółto, jakieś wypunktowania, no, dowolne rzeczy. Na co również zwracam, e, zwracam uwagę, żeby. Zgodnie z przepisami RODO, oraz też, tak na dobrą sprawę, szanując prywatność odbiorców czy waszych wspierających, dodać taką prostą formułkę. Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ w dniu sygnatura czasowa sygnatura czasowa to nic innego, jak po prostu nazwa kolumny, tej tutaj, dokładnie. Zapisałeś, zapisałeś, zapisałeś się do naszego newslettera. Jeśli chcesz zrezygnować, odpisz, odpisz proszę, na tę wiadomość pisując w treści, rezygnuję z nich W tym momencie, jeśli ktoś dotrzyma od Was wiadomość i odpisze Wam po prostu, że nie chce otrzymywać, usuwacie go po prostu z bazy. Jak już macie taką gotową, gotową treść, zaznacz, zaznaczacie po prostu całość, ctrl-c, żeby skopiować i tak na dobrą sprawę wchodzimy do wiadomości, wklejamy i mamy gotowy Newsletter do wysłania. Testowa wiadomość numer 2. Zmienię jej temat na numer 2. Zrobię to sobie tak, że na razie te kolejne osoby wykluczę z tej wysyłki. Chcę, żeby to wysł zostało wysłane tylko do e, Marek Małpa-Fanimani. E, a więc klikam sobie, skopiuję sobie temat wiadomości. Newsletter, wyślij wiadomość, wklejam temat i daję ok. Trwa wykonywanie skryptu, jeden adres. Automatycznie mi się to pojawiło. Tutaj widzę w szczegółach, że jest 12.43. Dzięki temu wiem, jak też stoimy czasem, jeśli chodzi o prowadzenie tego webinara. Kliknę sobie odśwież. Ta wiadomość w Gmailu, ona mi się zapisuje jako robocza, więc ja mogę sobie ją spokojnie tutaj zamknąć. Zawsze ona sobie tutaj. Wisi w roboczych, mogę sobie ją otworzyć i coś tam zmienić, jak potrzebuję. I widzę wysłany, że już testowa wiadomość została wysłana. Zobaczmy też, czy ja tą wiadomość faktycznie otrzymałem. Zrobię testowa. Testowa wiadomość numer 2. Dostałem w godzinie 12:43. I tak wygląda wiadomość. Już u mnie, jako u odbiorcy. O, Fundacja Fanimani ma 7 lat, czyli ten tytuł, który, który ustawiłem, nazwę, nazwę nadawcy. I tak, na dobrą sprawę, wszystko, co sobie wkleiłem, jest, jest tutaj. Jak kliknę sobie, powinno mnie przenieść na akademiafanimani.pl. Proszę bardzo, nasz link do wiadomości działa. Kwota została podstawiona jak. Tutaj widzicie, kwota darowizny została podstawiona. No i sygnatura czasowa również tutaj została podstawiona czyli kiedy się zapisałem na dany newsletter. Tutaj załączył nam się dokument. Tak na dobrą sprawę, to jest coś, co tylko zobaczą osoby, które korzystają z Gmaila czy z Google, Google Apps. To automatycznie po prostu Gmail podstawia. I tak otrzymaliśmy, tak oto otrzymaliśmy nasz. Pierwszy newsletter. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę tutaj. Ja może od razu sobie pokażę Wam jedną rzecz, że chcę sobie zmienić nazwę nadawcy, więc wchodzę sobie w narzędzia, edytor skryptów. Otwiera nam się ten edytor, ten cały skrypt. Usuwam sobie po prostu, to ma 7 lat. I to jest ważne, że trzeba kliknąć, zapisz, tak? Czyli dopóki nie zapiszemy to skrypt będzie korzystał z wcześniej zapisanej wersji. Zmieniłem sobie tą, tą nazwę i tak na dobrą sprawę mogę poprowadzić już kolejną, kolejną, zrobić już kolejną wysyłkę. Zobaczę czy o wszystkim powiedziałem, o, o emotikonkach, obrazkach, o linkach w obrazkach. Formułka dotycząca rezygnacji z newslettera również jest. Ten, ta treść tego dokumentu, tego newslettera przykładowego, ona też jest tutaj podlinkowana, więc będziecie mogli sobie do niej po prostu zajrzeć i, i skopiować sobie też tą formułkę dotyczącą rezygnacji z newslettera. Kopujemy treść z dokumentu. Aha, nadajemy temat wiadomości testowej, test. To jest, tak na dobrą sprawę, nie jest obowiązkowe, ale to jest taka dobra praktyka, że jeśli mam to naszą. Roboczą, e, roboczą wiadomość, którą sobie teraz jeszcze raz otworzę. otworzę. I na przykład chcecie ją wysłać do e, kilku osób w Waszej organizacji, żeby oni wiedzieli, że to jest wiadomość testowa, to po prostu na początku sobie wstawiamy takie, takie słowo test. I załóżmy, że ja chcę jeszcze zrobić tak, że tutaj sobie wstawię Tomasza, Tomasz żeby on też dostał tą wiadomość testową. Tomasz płacił załóżmy 200, więc jeszcze wyślemy wiadomość jeszcze raz. Teraz już tylko i wyłącznie do Tomasza. Can't find Gmail draft. Czyli nie mógł znaleźć takiego, takiej wiadomości. No nie mógł znaleźć, bo zmieniłem temat. Dlatego nie mógł znaleźć wiadomości. Czyli robimy jeszcze raz. Wklej już z tym słowem test na początku, damy jemy OK i czekamy, aż się wyśle. I Tomasz potwierdza, że przyszło. Ja mogę sobie jeszcze sprawdzić tutaj, wejść do wysłanych i widzę w wysłanych, że ta wiadomość została wysłana do Tomasza. I widzimy też to, co sobie ustawiłem. odpowiedź do infomałpafaniman.pl, czyli jak, jeśli Tomasz kliknie teraz odpowiedź, to wiadomość zostanie wysłana na infomałpafaniman.pl. OK, czyli testową wiadomość, yy, słowo test w środku mamy. O personalizacji powiedziałem, czyli możemy sobie dodawać tutaj do tego arkusza. Który mamy, Możemy, możecie dodawać sobie dowolne kolumny. Jeśli na przykład tych kolumn później nie będziecie z tych kolumn korzystać, to możecie je też, też sobie usunąć. Ważne po prostu, żeby nie usunąć kolumn. Przede wszystkim adres e-mail oraz, oraz kolumnę wysłano, która jest wykorzystywana do, do odnotowania informacji o wysłaniu tego e newslettera. I przy wysyłce Usuwamy, wszystko z kolumny wysłano. Teraz zajrzę, czy macie pytania? Podpis w innym stylu, bold, kursywa, logo, cokolwiek. Yy, treść możecie, cokolwiek w dokumencie Google zrobicie, jakąkolwiek możecie tam zrobić, czcionką, 30, jak chcecie, cokolwiek to zrobicie, tak to będzie wyglądało. Gdzie są zapisywane dane z formularza na serwerach Google? Tak, dane z formularza są zapisywane na serwerach Google, czyli de facto obowiązuje Was, jak i osobie wypełniające polityka prywatności Google, o której również informacja znajduje się na formularzu, który wypełniamy. tak? Czyli ta treść nie została utworzona, nie zatwierdzona przez Google, ale warunki korzystania z usługi dotyczą Google, czyli osoba wypełniająca zgadza się na warunki określone właśnie przez regulaminy google'owe. Cieszę się bardzo, Agata, że Tobie się to podoba. No, moim zdaniem dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że tak na dobrą sprawę Pracujecie na czymś, na czym pracujecie na co dzień, tak? Nie, nie musicie się poznawać nowego systemu, niuansów nowego systemu. I wszystko tak na dobrą sprawę jest w miarę proste. Powiem wam też, że wczoraj właśnie miałem taką potrzebę: jeśli macie już jakąś bazę mailową i nie chcecie tworzyć nowego arkusza, i nie chcecie tworzyć formularza, czyli, nie, czyli na przykład adresy do, dane, do danego arkusza wpisujecie ręcznie, tak? To możecie skorzystać z tego całego mechanizmu, pomijając ten pierwszy krok, czyli macie jakiś już arkusz, w którym macie adresy, tam też po prostu otwieracie ten arkusz tak jak jest, wchodzicie w narzędzia, edytor skryptów i na bazie arkusza, w którym macie już dane, możecie po prostu uruchomić dokładnie to samo. Oczywiście, mankament będzie taki, że, że no nie będziecie mieć tego kroku zautomatyzowanej, tej automatycznej. Tych, tych zapisów, tak, czyli nie jest tak, że, nie wiem, rozmawiacie z jakimś darczyńcą telefonicznie, on się Was pyta, a jak mogę się zapisać na Wasz newsletter, tak, no to są dwie, dwa rozwiązania, albo bierzecie robotę na siebie, czyli ja Was zapiszę do tego newslettera, albo drugie rozwiązanie, wejdź na naszą stronę, tam jest link do formularza, nie wiem, stopce, jest link do zapisz się do newslettera i tam możecie się zapisać do newslettera, to drugie rozwiązanie ma dwie przewagi moim zdaniem, po pierwsze, to nie wy musicie coś zrobić, ale ten wspierający bierze to na siebie. Po drugie, macie informację dokładną o zapisie, tak? Czyli ta osoba osobiście wyraziła zgodę na ten newsletter i dodała się do, do, do tego waszego newslettera. A nie jest tak, że ktoś wam później może zarzucić, że ja nic tam takiego nie mówiłem telefonicznie, że, że chcę, żebyś, żebyście mnie dodali do waszego newslettera i usunęcie mnie, a nie daj Boże, jeszcze ktoś zrobi jakieś większe problemy. Także ja polecam po prostu, żeby to jednak pracowało na zasadzie tego formularza, gdzie ktoś po prostu się tutaj e, zapisuje, wpisuje swoje imię, inne dane, bo pamiętajcie, że możecie, nie wiem, korzystać z tego jako, nie wiem, baza wolontariuszy tak w organizacji czyli tworzycie sobie taki formularz zbieracie tutaj inne dane, nie wiem, wasze doświadczenie jako wolontariaci, jaki rodzaj wolontariatu chcielibyście robić i tak dalej. I tak samo tworzy wam się arkusz, a później dodając do niego skrypt do dowolnego arkusza do takiego dokumentu dając skrypt, tworzycie sobie z tego po prostu mechanizm Wysyłkowy mechanizm wysyłki newslettera bądź dowolnych informacji. Jak ustawić, aby wiadomość nie była wysyłana do UDW. Nie wiem, w jakim celu miałoby to być UDW, bo tak jak jest teraz wysyłane, tak, czyli ja teraz wysłałem wiadomość do Tomasza. No to Tomasz zobaczy też, co jest moim zdaniem, bardziej eleganckie, że to jak gdyby ja osobiście wysłałem tą wiadomość do niego, że napisałem do niego taką konkretną wiadomość, tak? Więc nie wiem, czy jest potrzeba używania UDW. UDW może też zostać przez niektóre serwery odebrane jako próba spamu. Tak? Czyli jeśli oni zobaczy, jeśli dany serwer odbiera wiadomość i widzi, że w adresie DO jest na przykład Wasz adres wysyłkowy, czyli przychodzi to z adresu Fanimanie MCC na DO. Fanimani MCC, ale jako UDW do tego adresu, na który serwer, serwer odebrał, no to taka wiadomość może zostać oznaczona, zostanie takie punkty ostrzegawcze, jeśli chodzi o spam. Ja takiego rozwiązania UDW właśnie nie, nie polecam. No tutaj Agata widzę dodała: Google podpisuje z nami automatycznie umową o przetwarzaniu danych, aby spełnić wymogi UE. Czyli można to sobie sprawdzić. Agata tutaj jest ze środowiska prawniczego, tak powiem, powiem szeroko. Pewnie Agata może coś więcej napisać, więc jest to informacja z, ze sprawdzonego źródła. Czy każda informacja przesłana drogą mailową może być postrzegana jako newsletter? Chodzi tutaj o wyznaczenie granicy pomiędzy newsletterem, newsletterem aby wiadomość była legalna w świetle prawa. No właśnie, nie jestem prawnikiem, trudno mi jest odpowiedzieć na, taką, na takie pytanie, ale zakładamy taki scenariusz. No, ja czasami też z tego korzystam, że mam na przykład, chcę zaprosić na indywidualne spotkanie 10 czy 15 osób i do każdej z tych osób napiszę coś, na, tak na dobrą sprawę, taką samą wiadomość, ona będzie się rozumiela na przykład, nie wiem, imieniem albo jakimś tam jeszcze szczegółem. No to zamiast robić, nie wiem, kopiuj, wklej, czy też UDW, co może być później potraktowane dla osób, które gdzieś tam się troszeczkę, nie wiem, na tym znają albo zwracają na to uwagę. Okej, okay, nie dostałem ja indywidualnie tego zaproszenia, tylko widzę, że w adresie jest, jest adres, tak na dobrą sprawę, nadawcy, czyli no, poszło to do większej liczby osób. Jeśli nie chcę tego robić, no to, to, to wysyłam takie zaproszenie. No to jest zaproszenie indywidualne. Nie wiem, czy, czy, czy ktoś mógłby to potraktować jako nie wiem, newsletter, tak? Jeśli chcę kogoś zaprosić, na przykład na indywidualne spotkanie, ale grupa tych osób jest na przykład większa. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na takie pytanie, ale pewnie to trzeba, trzeba rozważyć. A czasami też po prostu uszanować, jeśli ktoś nie chce z wami się komunikować, no to nikogo przecież nie zmusicie. Tak jak Tomasz napisał, każdy odbiorca otrzymuje indywidualną wiadomość. Adresy pozostałych odbiorców nie są udostępnione innym. E, tak, to jest pytanie e, to jest odpowiedź też na twoje pytanie Baśka. Czyli nikt nie widzi po prostu odbiorców. Tak, tak jak, tak jak tutaj ta wiadomość jest stworzona, tak? Nie widać tak jak mogę sobie zobaczyć też wiadomość moją, którą wysłałem testową do siebie, takie. Ja. Ja nie widzę, ja widzę, że Fundacja Fanimanie z adresu fannimanie wysłała wiadomość tylko i wyłącznie do mnie. Ja nie widzę nic, e, nic więcej w takim, w takim newsletterze. To kim można powiedzieć? Poprawny system newsletterowy. Tak, czyli UDW nie ma, na, nie ma najmniejszego sensu. Tak, dokładnie. Agata napisała, że jedyne dwie rzeczy to wymóg podpisania serwerami spoza UE odpowiedniej umowy na przechowywanie danych. Pisząc profesjonalnie oraz zgoda danej osoby na przyjmowanie maili. Innych ograniczeń na wysyłkę maili nie znam. Nie wiem, czy jak, w jakiej sytuacji to ma zastosowanie. Chyba jedynie, jeśli ktoś na przykład ma adres mailowy spoza Unii Europejskiej, czyli nie wiem, na jakimś yahoo.com na przykład, tak mi przyszło do głowy. Ale ja to są szczegóły, w które nie chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym wchodzić, bo jak mówię, nie jestem prawnikiem, a tym bardziej specjalistą od. Od RODO i tych kwestii GDPR i innych tam regulacji wysyłkowych. Te wiadomości, które wy wyślecie, tutaj zobaczcie, wszystkie wiadomości, które ja sobie testowałem 24 sierpnia. Te wiadomości, wiadomości tego newslettera, który wysyłacie, one się pojawią w waszej skrzynce. Co jest też fajne. To jest taki, można by powiedzieć, bonus, że jak znacie adres e-mail jakiegoś darczyńcy i potem będziecie sobie tego darczyńcy tutaj wyszukiwać na Waszej skrzynce mailowej, to po prostu zobaczycie również, że on dostawał od Was różnego rodzaju newslettery, tak? Czyli jeśli prowadzicie z jednej skrzynki mailowej komunikację z danym adresem, na różne tematy, czyli macie komunikację jakąś spersonalizowaną, ale też ktoś jest na waszej liście newsletter, newsletterowej, no to zobaczycie na tej skrzynce, że ta osoba też dostaje newsletter od waszej organizacji. To jest taka dodatkowa sprawa. Oraz informacja, która jest bardzo ważna w kontekście tego, co tutaj się pojawiło: kwestie prawne, polityka antyspamowa Google, regulamin Google. Co jest bardzo ważne. Jeśli będziemy wysyłali spam z własnego konta, ono może zostać zablokowane i stracimy dostęp do poczty i wszystkich usług, z których korzystamy za pośrednictwem swojego konta. Czyli póki nie wysyłamy spamu. SPAM, czyli niezamówione adresy, niezamówione wiadomości na e, adresy, czyli nie wiem, znalezione adresy w internecie, bo uwaga i tutaj ostrzegam, jest taka e, praktyka, tak na dobrą sprawę, zrobiona przez e, no, operatorów serwerów mailowych, że oni na różnych nie wiem forach dyskusyjnych, w różnych miejscach zostawiają różne adresy mailowe, takie adresy, które się nazywają pułapkami. To jest adres pułapka, czyli jeśli ktoś wyśle wiadomość na ten adres pułapkę, to automatycznie adres z którego została ta wiadomość wysłana zostanie oznaczony jako adres spamerski. Może niekoniecznie od razu, ale przy drugiej czy trzeciej wiadomości to zostanie oznaczone. Czyli jeśli pozyskujecie adresy w taki nielegalny sposób, to może, musicie się liczyć z tym, że wasze konto może zostać zablokowane. Oczywiście to są skrajne przypadki, tak? Zablokowanie konta to są skrajne przypadki. Pewnie wcześniej są różnego rodzaju ostrzeżenia, być może jest to tylko jedno ostrzeżenie. Ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem, dlatego mówię, że to są skrajne, skrajne przypadki. Jeśli robicie to po prostu tak, jak powiedziałem, czyli robicie formularz na waszej stronie i ktoś po prostu normalnie się zapisze do tego waszego formularza, to nie ma się czego tutaj obawiać. Tutaj też znajdziecie link do tej polityki oraz treść tej, tej spamu, spamu i tej poczty masowej, niezamawianej i niechcianej wiadomości. To jest właśnie jak gdyby de, definicja spamu. Jeśli ktoś z Was chciałby. Więcej wyciągnąć z tego mechanizmu, który tutaj opisa opisałem, to zostawiam linki do opisu właśnie Google Apps Script, czyli tego skryptu, który odpowiada za realizację tego newslettera do przewodników po angielsku yy, yy, i po polsku. Tu jest też yy, źródło, czyli ten oryginalny skrypt do wysyłki wiadomości z arkusza. Ja osobiście korzystam z tego nieregularnie, ale korzystam z tego, z tego skryptu już od ponad chyba, dwóch, dwóch lat. To teraz jeszcze, żebym nie zapomniał, i od razu tutaj Wam, tak, to link jest udostępniony. E, kopiuj link dla tych osób, które są tutaj na czacie, od razu Wam wrzucam linka do tego dokumentu googlowego, w którym jest opisane wszystko to, co dzisiaj mówiłem, po kolei wszystkie, e, wszystkie kroki oraz takie dodatkowe informacje. Jak poradzić sobie z limitem wiadomości, to to już e, Wam e, powiedziałem. Jak monitorować kliknięcia w newsletterze, i tutaj e, Was odsyłam do zastosowania czegoś takiego jak UTM, e, czyli w Google Analytics. Google Analytics bazuje na e, takim czymś jak e, UTM Source, czyli źródło, UTM e, Medium, czyli medium oraz UTM Campaign. Czyli nazwa, nazwa kampanii. Tak, na dobrą sprawę, jeśli do, dodamy do dowolnego linka, czyli do linka fanimani.pl zrobię sobie tak: dodam sobie UTM źródło test oraz UTM medium, na przykład e-mail oraz UTM campaign równa się 26.08.2021, i w momencie, gdy ja kliknę tego linka, to w naszym Google Analytics zostanie odnotowane, że z takiego źródła, przez takie medium, czyli e-mail, czy, to, czy, email, czy newsletter, tak, czyli takie, można powiedzieć, czyli w jaki sposób z jakiegoś, w jaki sposób ktoś do nas trafił, i przy okazji takiej kampanii pojawił się jakiś ruch na stronie. W ten sposób może, możecie monitorować po prostu kliknięcia. O, tu zrobiłem błąd. Przykład. Ja później, później w sensie dzisiaj, pewnie do końca dnia lub jutro dorzucę tutaj dorzucę tutaj może więcej informacji i linków na ten temat. Ja sobie o, dopiszę tutaj uzupełnić i zrobię sobie zadanie, żebym dostał powiadomienie mailowe, że mam uzupełnić. Teść tutaj. I zamieszczenie formularza na stronie, to możecie zrobić oczywiście na kilka różnych sposobów. Zamieścić ten link, który wam pokazywałem, można zrobić obraz z linkiem, czyli to jest taki, to jest taki sposób tak, na taką zachętę. Jeśli wejdziecie sobie na jakąś stronę fanimani.pl, łamany przez blog, zobaczycie, tutaj jest taki zapis do czyli jest takie imię oraz adres e-mail. I Ponieważ jak gdyby ten formularz, który z którego my korzystamy, on ten, te pola, te pole formularza są jak gdyby w osobnym dokumencie yy, i w ogóle w osobnym takim pod osobnym linkiem, to możecie zrobić w ten sposób, że po prostu zrobicie sobie zrzut ekranu, gdzie ja mam ten formularz, tutaj mam formularz, zrobicie sobie taki zrzut ekranu, na przykład z tego pola twoje imię. Czy adres e-mail, czy na przykład z całych tych dwóch pól, albo na przykład taki węższy formularz, i będziecie mieć taki po prostu zrzut ekranu i taki zrzut ekranu możecie wstawić po prostu na, wa na waszą stronę i on będzie miał taką zaletę, że ktoś zobaczy, że tam jest pole do wypełnienia, tak? Czyli od razu zobaczy, że, że jest jakieś pole. I w momencie, gdy on kliknie w to, to, to możecie mu po prostu otworzyć ten ten dokument z, z formularzem i on sobie tam już wypełni. Czyli taka można powiedzieć, taka, taki troszeczkę trik, żeby zachęcić kogoś do kliknięcia, a nie, a nie tylko w takiej formie, że dodajecie, jeśli chcesz zapisać się na newsletter, to kliknij tutaj. To po prostu ciekawsza forma na forma zrobienia takiego linka do do zapisu, albo możecie zrobić to też w treści strony jako iframe, e czyli osadzi, osadzić ten formularz w treści strony, żeby to zrobić klikacie tutaj wyślij i macie tutaj taką osobną umieść kod HTML kopiujecie sobie taki kod HTML, w momencie gdy wkleicie go w treść strony to po prostu ten formularz będzie widoczny w treści strony waszej właśnie strony waszej właśnie strony internetowej normalnie po prostu w treści pomaczkajmy na czacie to możemy sobie to kliknąć OK. okej okay. no i to jest jak gdyby taki Czyli to jest już na, osadzone na stronie, właśnie z wykorzystaniem tego mechanizmu iframe, e sprytni-rodzice.org.pl, To jest akurat tylko i wyłącznie formularz, ale możecie to zrobić jako element strony, czyli tu może być normalnie wasz nagłówek strony i na treść, a pod spodem właśnie taki osadzony, taki osadzony e, formularz. Tak, Agnieszka, e, tak, jest e, skrypt, będzie dostępny. Agnieszka, która forma wysyłki wiadomości, newsletter czy Gmail Sheets, mail merge jest lepsza? To zależy. Jeśli korzystacie na przykład z takich bezpłatnych narzędzi, Mailchimp jest takim jednym z takich bezpłatnych narzędzi, chyba do dwóch 2000 adresów, to należy się liczyć z kwestią dostarczalności. tak? Czyli Mailchimp nie pochodzi z Polski, nie ma, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam i jeśli to się ostatnio nie zmieniło, to nie ma serwerów w Polsce, nie korzysta z serwerów wysyłkowych w Polsce. Nie ma związku z tym umów z polskimi operatorami jak na przykład Grupa Wirtualna Polska i dostarczalność takich wiadomości będzie na pewno słabsza niż korzystając właśnie z takiego, z takiego rozwiązania Gmail, Sheets, Mail Merge. To jest jak gdyby taki aspekt. Oczywiście MailChimpa trzeba się również nauczyć. W mojej ocenie MailChimp nie jest prosty. Ma swoją tam barierę, barierę wejścia, tak? czyli taką barierę nauki, że trzeba pewne rzeczy poznać, gdzie tam się pola konfiguruje, jak robić te formularze zapisu, żeby one faktycznie dobrze działały i tak dalej, i tak dalej. To też trzeba się wszystkiego tego nauczyć. Jeśli wasza baza nie jest jakaś super duża, to to jest po prostu prostsze rozwiązanie. Agata tutaj wyrzuciła linka do. Aha, do kwestii, właśnie Google Workspace, czyli możecie po prostu zapisać się do Google Workspace. Ja tutaj na początku stawiłem linka Google Workspace dla non-profit. To jest link do TechSub Polska. Proces wygląda w ten sposób, że najpierw rejestrujecie swoją organizację właśnie tutaj w TechSub Polska, potem w TechSub Polska otrzymujecie taki kod do rejestracji, do, do rejestracji na stronie. Google.com łamane przez non-profit. Jeśli dobrze pamiętam adres, sprawdźmy to. google.com łamane przez non-profit albo non-profits, non -profits, tak. Czyli mając ten kod od TechSoup, rejestrujecie się tutaj. Po kilku dniach jesteście zatwierdzeni, bądź w skrajnych przypadkach nie. Ale jeśli zostaliście zarejestrowani tekst przez TechSoup i potwierdzeni przez TechSoup, to tutaj bez problemu, jak gdyby przejdziecie i macie dostęp w tym momencie do aplikacji Google'owych, czyli e, współdzielony kalendarz, jak gdyby wszystko, to co jest w Gmailu. Oraz uwaga, jedna dodatkowa rzecz, której nie ma w tym bezpłatnym, bo wtedy macie płatne, płatne normalnie takie bez, e, bezpłatnie udostępnione, płatne konto Google Workspace. Macie na przykład dyski współdzielone. Dyski współdzielone jest taką fajną rzeczą. Ja Wam tutaj pokażę, jak my to w Animanii mamy zorganizowane. Mamy po prostu kilka takich dysków współdzielonych. Co jest istotne, że dyski współdzielone po prostu nie zabierają Waszego miejsca na pocztę i tego, co jest na moim dysku. Jeśli na przykład macie bardzo dużo zdjęć czy bardzo dużo różnych materiałów, to w pewnym momencie te, te bezpłatne, chyba 15 czy 30 GB się kończy i no, trzeba po prostu płacić za kolejną, kolejną przestrzeń. A mając właśnie to bezpłatne Google dla non-profit, macie te dyski współdzielone i każdy taki pojedynczy folder nie ma limitu Gigabajtów, ma limit 400 tysięcy elementów, czyli w każdym z tych elementów, z tych folderów może być 400 tysięcy plików, i oczywiście możecie w ramach całej organizacji. Takie, takie foldery udostępniać i po prostu pracować na tych dokumentach już bez ograniczeń e, ilości. Agata, nie ma dobrych doświadczeń z MailChimpem i dostarczalnością? Tak, t, e, MailChimp właśnie kusi, chociaż de facto jak przekroczycie te 2000 adresów, to też już zaczynacie płacić, tak na dobrą sprawę, tyle samo, ile, ile byście płacili na przykład za GetResponse. Ja akurat bym Wam polecił GetResponse, bo jeśli chodzi o dostarczalność w Polsce... Jest w czołówce GetResponse, mają zniżki dla organizacji non-profit, nie mają pakietu bezpłatnego. Czy bezpłatne konto na ngo ma domenę gmail.com, czy można to zmienić na nazwę fundacji? Kamila, to jest wasza domena, tak? Czyli, czyli tak jak wejdziecie sobie na fanimani.pl, nasza strona, nasza, nasza domena, jeśli chodzi o obsługę poczty, maili i dokumentów. To jest to wszystko oczywiście w domenie fanimani.pl. Czyli jeśli ja teraz wyślę do ciebie wiadomość z tego Gmaila, to jest jak gdyby moje konto, tak? Marek Zywert Jeśli wyślę do ciebie, do ciebie wiadomość w tym momencie, to ty nie będziesz wiedziała, że ja to wysłałem z Google'a, ja to wysłałam po prostu z fanimani.pl. Można to jak gdyby to skonfigurować. Tam jest, są pojawiają się instrukcje, jak to podpiąć, tą, tą domenę, tą domenę zautoryzować. To wymaga paru operacji, ustawienia tam serwerów MX. No, a jak będziecie potrzebowali pomocy, to najwyżej tam dajcie znać. Zrobimy szkolenie, jak to wszystko poustawiać. Jak ktoś przejdzie już procedurę i będzie chętny na to, żeby zrobić szkolenie, jak to wszystko po kolei poustawiać, to możemy zrobić na waszym przykładzie, właśnie pokazać jak sobie z tym poradzić no my jak gdyby w Fanimani też korzystamy z osobnego systemu bo mamy po prostu za dużo tych adresów i kwestia tam obsługi tego byłoby bardzo skomplikowana my korzystamy akurat z Seispanago ale też tak jak mówię jak mam potrzebę zakomunikowania się nie wiem z 50 osobami ze 100 osobami Albo chcę wysłać coś takiego bardziej indywidualnego, no to korzystam po prostu z arkusza. Tak? Mam te adresy w arkuszu i, i robię sobie taką szybką wysyłkę. Kopiuję sobie skrypt i raz, dwa, trzy i jest udostępnione. Mamy non-profit, ale nie widzę dysków współdzielonych. Aby uruchomić dyski współdzielone, trzeba wejść do administracji. Tutaj. Jest taki adres admin.google.com. Jeśli masz dostęp do tego, to tam możesz uruchomić dyski współdzielone. One mogą być po prostu wyłączone domyślnie. Kamila napisała ostatnie pytanie, czy organizacja ma ograniczoną liczbę kont mailowych do założenia na Gmail? Czy jest nieograniczona liczba z domeną fundacji? Liczba jest z tego, co pamiętam, nieograniczona. Możecie sobie tworzyć dowolne, dowolne, dowolną liczbę kont, Dodatkowo możecie tworzyć sobie grupy, czyli na przykład, nie wiem, dla kilku osób, stworzyć znaczy sobie jeden adres mailowy typu infomaopafanimani.pl i wiele osób to po prostu dostaje wiadomości, które są tam wysyłane. Zachęcam jak gdyby do przejrzenia się tutaj właśnie na ten Google Non-Profits, Google.com non, Google .com non nie wiem, czy to jest dokładnie opisane, Google Workspace Non-Profit porównaj abonamenty, bo tutaj jest, możecie sobie to porównać i zobaczycie, co tak na dobrą sprawę jest w ramach tego pakietu. Jest Gmail, jest Drive, jest Google Meet, czyli spotkanie, jest czat. My korzystamy ze Slacka na przykład w Funimani, ale czat Google'owy, nowy, już po zmianach też działa bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Na spotkania wideo do stu uczestników, 30 GB w w puszce dla każdego użytkownika, czyli to jest moim zdaniem bardzo fajnie i mechanizmy zabezpieczeń i zarządzania. Możecie na przykład mając, jeśli bardzo Wam zależy na bezpieczeństwie, to możecie zrobić tak, że wszystkie adresy w Waszej domenie na przykład nie będą mogły korzystać z Gmaila na telefonie. Wiem, że brzmi to trochę abstrakcyjnie, ale macie taką możliwość zablokowania, korzystając właśnie z aplikacji googlowych. Albo możecie na przykład włączyć weryfikację dwuetapową, wymusić weryfikację dwuetapową, czyli zanim ktoś się zaloguje do konta, musi dodatkowo podać hasło z SMS-a, tak jak ja to robiłem dzisiaj w trakcie szkolenia. Tych możliwości tam jest bardzo, bardzo bardzo dużo. Tak na dobrą sprawę ten szczegółów chyba tutaj. Tutaj nie ma. Nie, aha, nie udostępniam ekranu, a, a gadam o tym, co się pojawia na moim ekranie. Tak, jest, Tomasz słusznie, nie, słusznie zauważył. Reasumując, udostępnienie ekranu, to jeszcze raz udostępniam mój ekran. Byłem tylko i wyłącznie na Google nonprofits i tutaj Google Workspace dla non-profit. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Szczegóły zachęcam do przyjrzenia tych korzyści, tak? bo tutaj, by oni tak trochę oczywiście marketingowo, ale oni też pokazują, jak, jak to wszystko działa. Może nie tutaj w korzyściach. Gmail Drive, o! Klikniecie sobie ikonkę Drive, no to możecie zobaczyć, jakie, jakie to Wam daje tutaj możliwości udostępniania udostępniania dokumentów, możecie pracować na dokumentach, jeśli korzystacie z dokumentów, na przykład teraz korzystacie z Excela, to możecie również dokumenty Excela edytować wspólnie, wspólnie online. No, my tak na dobra sprawia, Fanimani, na co dzień korzystamy z, głównie z dokumentu. Z dokumentów, no bo jak tworzymy jakąś treść, no to kilka osób coś tam doda, skomentuje, i no, jak gdyby odpada przesyłanie sobie dokumentów. Dokumentów e, mailem. Ok, tyle ode mnie. Jeśli będziecie mieć pytania, to, to zapraszamy na infomapafanimani.pl. Jeśli jeszcze nie korzystacie z Fanimani i darowizn zakupów online, to przypominam, że mamy już ostatni dzwonek, bo zbliża się największy sezon zakupowy w roku. Czyli ostatni kwartał roku, kiedy większość sklepów internetowych odnotowuje po prostu wystrzał tych zakupów. A co za tym idzie również wystrzał darowizn od zakupów online i darowizn dla waszych organizacji. Dziękuję bardzo. Zapraszam też przy okazji na grupę Fundraiserzy FaniMani. Tam jeśli będziecie mieć pytania to też ja czy Tomasz czy ktokolwiek inny odpowiem. Inne osoby, które też są aktywne w grupie też pewnie wam pomogą i, i odpowiedzą. Ja już dziękuję. Dziękuję bardzo. Do e, Cieszę się, że, że, że przydatne, e, cieszę się, że w sumie nie było dużo pytań, bo to znaczy, że wiele wątpliwości rozwiałem. E, jak wpadliśmy na to, że to potrzebne? E, no, tak jak mówię, ja sam korzystam z tego od dwóch lat. A, i tak na to zakończenie jeszcze jest jeden aspekt wysyłki wiadomości z, newslet z systemu newsletterowego, a z tego narzędzia Czasami jest tak, że w systemie newsletterowym ktoś wam się wypisze z wiadomości, a wy chcecie do niego wysłać coś, co de facto nie jest newsletterem, to chyba Agnieszka tam poruszyła, poruszyła taki temat, coś, co nie jest newsletterem, e, a jest takim, nie wiem, właśnie zaproszenie na spotkanie. Czyli macie w bazie waszej newsletterowej kogoś i chcecie go zaprosić na, na, na jakieś na przykład indywidualne spotkanie, indywidualną rozmowę, jeśli wyślecie to przez system newsletterowy, a on kliknął, że się wypisał, to on tej wiadomości nie dostanie. Tutaj, tak na dobrą sprawę, macie te adresy pod większą kontrolą, bo jeśli nie otrzymaliście od kogoś wiadomości zwrotnej, że on chce się wypisać i nie usunęliście tego adresu, no to automatycznie taka osoba tą wiadomość dostanie, tak? W systemie newsletterowym to jest fajnie, że poza waszą kontrolą, ale trzeba mieć tego świadomość, że czasami macie 2000 adresów w bazie, ale na przykład 10% z tego się już wypisała. Czyli tak na dobrą sprawę macie 1800 adresów aktywnych w bazie. To tak jeszcze właśnie na zakończenie. Dzięki bardzo wszystkim za spotkanie i do usłyszenia na następnym web webinarze. Cześć, pa! Fanimani.pl Wiele okazji do pomagania.